Opowiedz, jak to się stało, że znalazłeś się na kanale Kamerzysty. Jak się poznaliście? Ja byłem kiedyś barberem na FMA i tak poznałem Kamerzystę, bo przyszedł się do mnie obciąć. No a generalnie Kamerzysta wcześniej był moim idolem. Wiesz, tak jak był początek filmów z Kruszwilem, to ja je do cały czas oglądałem. Ja też 8 lat wcześniej nagrywałem filmy na YouTube'a, tylko że bez większego sukcesu, a ja mam dosyć duże pojęcie. No i wtedy Łukasz mi zaproponował, że mogę dostać na tam kilka dni i z nim ponagrywać filmy. A to był twój pierwszy film z Kamerzystą? Bo powiem szczerze, że nie śledziłem jego twórczości, a jego kanał zniknął z YouTube. Pierwszy film, jaki brałem udział po przyjeździe do Szczecina. W sensie, że przyjechałem do Szczecina i od razu zaczęliśmy film z chłopakiem. Jak to się stało, że ten niepełnosprawny chłopak się u was znalazł? Znalazło się w taki sposób, że trener dodał post na Instagrama, że szuka dwóch chłopaków do filmu. Dominik się potem zgłosił jako pierwszy, że jest chętny wystąpić w filmie. Akurat jak oni szukali Dominika, jechałem z Warszawy do Szczecina na nagrywki. Ja w ogóle nie wiedziałem, co będziemy nagrywać. Wiedziałem, że mamy nagrać 14 czy tam 12 filmów w kilka dni, ale nie wiedziałem, jakie mają to być filmy. Po prostu wiesz, jechałem takie rzeczy zwane na żywioł. 100 zł, kurwa, no skocz z balkonu, 200 zł zjedz gówno świni. Wyobrażasz to sobie? Typ za 200 zł jedz gówno świni. No i na początku przed sceną siedzimy w pokoju z Łukaszem. Łukasz mi pokazuje, jak mam to mówić, w jaki sposób mam się ruszać. Typu, wyobraź sobie, że typ za 100 zł jedz gówno świni, a za 200 skaczesz z balkonu. 200 wy! Uwaga, nie połapię! I nagraliśmy pierwszy raz scenę, ja coś tam mu się nie spodobało, w jaki sposób się ruszałem, czy w jaki sposób to mówiłem. I potem nagraliśmy drugi raz tą scenę, trzeci raz, aż w końcu ktoś powiedział, dobra, teraz powiedziałeś dobrze, nie? Czyli jak w prawdziwym filmie, są sceny, duble. No to wygląda tak, wiesz, bierze kamerę i mówi mi wszystko, jak mam to zrobić i mówi 3-4, uwaga, akcja i wtedy, wiesz, i wtedy robię to, co Łukasz mi kazał robić. No czyli byłeś tam aktorem, odgrywałeś tam jakąś rolę. No wiesz, dlatego ja się porównywałem na początku, że ja jestem jedynie aktorem, nie mam nic z tym wspólnego i to, co jedynie mówiłem na filmie, to co, no scenariusz, to może nie mamy pisemnego scenariusza, ale Łukasz z głowy wymyśla, ty masz robić to w tej scenie, ty masz pójść do tego poczuć, ty masz to powiedzieć. No tak wyglądają filmy Kamerzysty i każda osoba, która wystąpiła, to potwierdzi. No dobra, ale czy w ogóle wiedzieliście o tym, że ten chłopak jest niepełnosprawny? Nie. Znaczy ja na 100% nie wiedziałem. Łukasz tego, co mi się wydaje, też nie wiedział. No, stary, wiesz, przyszedł chłopak z dziewczyną, nie gadaliśmy z nim zbyt dużo. Normalnie się zachowywał, normalnie mówił, nie ma żadnego problemu z mówieniem, wiesz, składał poprawnie zdania. No nie spodziewałem się, że może być chory. Myślałem, że to jakiś taki, wiesz, zwykły chłopak z bloków. Tak bardziej przypominał mi Dresa niż jakiegoś, wiesz, chłopak, który jest niepełnosprawny. Pojebane, żeby wszystko za pieniądze. On przyszedł, normalnie rozmawiał, normalnie się zachowywał. Żadne, nic nie wskazywało na to, że on jest pod jakimś względem chory. Więc ja nie rozumiem waszych oskarżeń, jakbyśmy... to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy i gdybyśmy wiedzieli, że tak jest, to uwierzcie, że nie wzięlibyśmy go do filmu. Jestem aktorem! A czy po nagraniu tych poszczególnych scen, w których on tarzał się w błocie, jadł w domyśle kocie odchody, to... Bo to była Nutella, nie? Bo to miało jedynie wyglądać, że to jest trudne, a w rzeczywistości było to dużo łatwiejsze no niż tak, to, co on ale, robił. Ale czy on zgłaszał w ogóle jakieś pretensje, że mu się to nie podobało? Czy może jednak był wyrywny i chciał to wszystko robić? On się bał zadania z kropelką jedynie, bo po prostu miał takie, spytał się, czy nic mu się nie stanie, nie? Powiedziałem, że mu się nic nie stanie i faktycznie jak on sobie skleił te ręce, to od razu mu się odkleiły i na filmie kazaliśmy mu udawać, że ma sklejone i robić tak, nie? A tak naprawdę miał rozklejone ręce i jedynie wystarczyło zgrapać klej z ręki. Bo tak naprawdę ja znam mnóstwo osób, które po prostu by zrobiły nawet 3 razy gorsze zadania od tego chłopaka i nie miałoby z tym żadnych problemów, bo naprawdę dużo osób po prostu jest w stanie dużo zrobić i dla pieniędzy, i dla fejmu. Musisz kucnąć. Na początku Łukasz z nim gadał przed filmem. Powiedział mu, że
będzie mówić na filmie dużo większe kwoty, ale w rzeczywistości dostanie na przykład dużo mniejszą, nie? On się spytał ile, powiedział mu Łukasz, że 300, on się zgodził. A spytał, jakie roboczoje będą zadania. A Łukasz powiedział, naprawdę hardkorowe. Dam ci tylko przykład, że na przykład ogolisz sobie brwi, albo na przykład zjesz gówno świni, nie? I on powiedział, spytał, czy to nie dla ciebie są zbyt mocne wyzwania. On powiedział, nie, dla mnie to są w porządku wyzwania, chciałem wystąpić u was na filmie, zajebiście zrobię to, nie? On to zrobi. Sam się zgodził, no nikt nie wiedział o tym, że on jest niepełnosprawny, wiesz. Nie każda osoba, która przychodzi, tak jak Łukasz powiedział, ma czarkę na czole, jestem niepełnosprawny. Myślałem, że każdy wie, że to jest reżyserowane, że powiem to, co Łukasz mi każe i każdy wie, że jestem po prostu aktorem. A okazało się, że ludzie nie wiedzieli i zrobili ze mnie gościa, który się jest na scenach niepełnosprawnym. A ja zawsze byłem wolontariuszem, wspierałem, nawet wychowałem się, ponieważ moja ciocia ma syna z zespołem Downa i zawsze byłem uczony przez mamę, żeby bronić takie osoby. W szkole, jak ktoś miał jakieś problemy, że był trochę bardziej niepełnosprawny, to po prostu broniłem, żeby nikt go nie obrażał, no bo to też nie jest fajne, żeby ktoś się śmiało z choroby czyjeś. Abstrahując już totalnie od tego, czy ten chłopak był pełnosprawny, niepełnosprawny, to już jakby zostawmy ten temat. Czy wy produkując ten film, tworząc ten content, czy wy nie czuliście w jakiś sposób, że jest to po prostu szkodliwe dla odbiorcy, często bardzo młodych ludzi, którzy was oglądają? Nie wiedziałem o tym, powiem ci, ja też mam taki problem, że ja się wychowałem na YouTubie, wychowałeś się może na telewizji, ja się wychowałem na YouTubie i od małego oglądałem zagraniczny YouTube i widziałem takie rzeczy, nawet dużo, dużo grubsze rzeczy, typu rzucanie się kartusem albo strzelanie sobie paintballa aż do krwi. I po prostu przez to, że się wyłowiłem na YouTubie, dla mnie takie rzeczy były normalne, to nie było dla mnie nic zwykłego. A poza tym oglądałem Kamerzysta 2016 roku, a w 2020 dopiero z nim zacząłem współpracować. Także oglądając te filmy, wiedząc, że takie rzeczy się dzieją, że oni robili jeszcze grubsze filmy, po prostu dla mnie to była rzecz normalna. Poza tym z każdym filmem, w jakim wziąłem udział takim mocniejszym, moja granica normalności się przesuwała. Wiesz, na początku nie zgodziłbym się na większe rzeczy, później się zacząłem zgadzać, a w końcu, wiesz, doszło do tego momentu, zgodziłem się na ten film. A wcześniej też takie zadanie podobne do Dominika wykonywała Viola, wykonywał Huragan, wykonywałem ja, wykonywał trener, wykonywał Adam. I tak naprawdę każdy, kto był w ekipie, też wykonał hardkorowe zadania. Pierwsze zadanie 100 zł, musisz zjeść garść ziemi. Garść ziemi? Ty, Łukasz miał taki plan, zanim jeszcze trafił do aresztu, że namawiał mnie, żebyśmy dali Dominikowi na przykład jakieś pieniądze, żeby nagrał z nami jeszcze jeden film, w którym on po prostu za karę będzie nam dawał dużo, dużo, dużo bardziej hardkorowe zadania, typu, że ogolimy sobie brwi na łyso, ogolimy się na łyso, ale generalnie nie chciałem już brać udział w żadnym filmie z Łukaszem, bo sobie zdałem sprawę dopiero później, że to, co robiłem, było złe i dawało dzieciom zły przykład. Także przepraszam w ogóle każdego, że wziąłem udział w tych filmach. No, nie powinienem tego robić, powinienem zostać barberem. Po prostu no, chciałem spełnić marzenia, a wyszło bardzo źle. Mówisz, że Kamerzysta był twoim idolem z dzieciństwa. A ile ty masz lat, jeśli mogę zapytać? Znaczy ja mam 20 lat w tym momencie. Czy po nagraniu tego materiału ten chłopak zgłaszał jakieś pretensje, nie wiem, chciał usunięcia tego filmu, zamazania wizerunku? Po tym jak Dominik wyszedł, i wziął pieniądze za film, napisał do trenera na Instagramie, że chce zablurowanie jego twarzy i Łukasz powiedział, że wziął pieniądze, to niech spierdala. Wielokrotnie się zdarzało, że ktoś na przykład po wystąpieniu na filmie, wzięciu pieniędzy, chciał od razu usunięcia od filmu i Łukasz nigdy tego nie robił, a to wydarzyło się z 30 razy, od kiedy tam byłem i po prostu według mnie to byłem przyzwyczajony do tego. Na co wydasz hajs? Na powiedz o tym, jak to było, gdy wylał się ten cały hejt, media się tym zainteresowały. Jeszcze zanim powstała ta sprawa karna, próbowaliście jakoś myśleć, rozmawiać, co będzie dalej? Kamerzysta mówił, że to jest darmowe promo przed więzieniem, ponieważ miał taki projekt, że zbudował sobie w Poznaniu kontener, w którym jest studio filmowe więzienia i chciał zrobić live'a. Za każdą minutę ludzie muszą wpłacić 30 zł, żeby siedział w więzieniu. I wyliczył sobie, że przez rok zarobi chyba 15 milionów. Czekaj, moment, żebym ja to dobrze zrozumiał. Zbudował sobie studio filmowe
Jako więzienie, tak? W kontenerze. Łukasz na samym początku się zastanawiał, czy nie skłamać, że wiedział, że chłopak jest chory, po to, żeby wzbudzić jeszcze większe kontrowersje, bo on generalnie chciał sobie zepsuć wizerunek, żeby ludzie chcieli, żeby się w więzieniu mu wpłacali 30 zł za każdą minutę, nie? I po prostu chciał wzbudzić kontrowersję jeszcze większe i powiedzieć, że serio wiedział, że jest chory, po to, żeby ludzie go wyzywali jeszcze bardziej i jeszcze ludzi bardziej wbijało do niego na Instagrama. Czym tobie zaimponował kamerzysta? Bo mówiłeś już, że był twoim idolem z dzieciństwa. Co sprawiło, że zainteresowałeś się jego osobą? Zaimponowało mi to, że ja zawsze tworzyłem na YouTubie i nie miałem żadnego większego dźwięku. Starałem się robić rzeczy oryginalne, naprawdę rzeczy dobre jakościowo, przemyślane. I po prostu nie było na to hype'u, a Łukasz od Touch zrobił film z Kruszwilem i... no i rozwalił cały YouTube tym wtedy, nie? Jakie są twoje stosunki z kamerzystą teraz już po tej sprawie? Czy będą? Czy zamierzacie dalej kontakt utrzymywać? Moje stosunki z kamerzystą są żadne, no. Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia. Nie sądziłem, że będzie starał się mnie po prostu wsadzić za niego do więzienia, mimo że sam wie i każdy wie, że to on wszystko wymyślał, znaczy nie wszystko, no. Zadania na jego prośbę niektóre wymyślałem ja, bo to tak wyglądało, że ja byłem jakby takim mózgiem, nie? Że on mówi, stary, wymyślaj zadania i mów mi. Ja na przykład mówię mu takie zadanie, takie. On mówi, nie, to jest zbyt słabe, dawaj coś grubszego, coś grubszego, coś grubszego. No i dawałem mu przykłady, słuchaj, może to, może to, może to. On, nie. No i w końcu sobie wybrał jakieś zadanie, nie? To wynika z tego, że wspólnie jednak jakoś te zadania wymyślaliście, to mam rozumieć, że teraz kamerzysta chce całą winę zrzucić na ciebie. Tak jak Wiola nagrała to na Instagramie, że Bush Barber tego przeprowadził chłopaka, że to Bush Barber powymyślał te najgorsze pomysły. Oskarżanie o wszystko dosłownie kamerzysty to straszna aż przesada, bo jeżeli myślicie, że on naprawdę wszystkie odcinki wymyślał, to jesteście w dużym błędzie, ponieważ od kiedy jest Push Barber na kanale, to Push Barber wymyśla te odcinki i tak naprawdę on jest właśnie po to na kanale, bo wymyśla odcinki kamerzyście. Dobra, Pusz, powiem ci tak, Wiolka powiedziała, że gada wszystko na ciebie, tak żeby musiał się jakoś ustosunkować do tego, bo wszystko leci na ciebie. Wiolka, weź mu powiedz, co chciałaś powiedzieć. Kurwa, skończysz pierdzu, kurwa jebana. Ktoś mi napisał, że Wiola się chwali tym, że chce zronić wszystko na mnie i że ja poszedł siedzieć za nią i za Łukasza. No ja ci powiem prawdę, że to wszystko Pusz wymyślał i że to on powinien siedzieć. Że on kazał, zmusił cię do nagrania tego odcinka. No i taka będzie prawda. Nie przesadzaj. Co będzie dalej? Ta sprawa się skończy, wyciszy. Jak wyobrażasz sobie siebie? Mam teraz dosyć bardzo słabą sytuację, ponieważ tak, no jestem barbarem, jest na mnie bardzo duży hejt. Ludzie codziennie mi życzą śmierci, bierzą, że mnie zabiją, a ludzie też niestety nie wiedzą, jak jest naprawdę. Nie wiedzą, że to ja nie wymyślałem tego filmu, że to, że się śmiałem na filmie i to, co mówiłem, to tylko to, co mi Łukasz kazał. Gdyby ludzie wiedzieli, jak jest naprawdę, to by inaczej na mnie patrzyli, a generalnie najchętniej, jak wychodzę z domu, to wychodzę w kapturze i w masce i w jakimś ubraniu, w którym nigdy nie byłem, żeby mnie ludzie nie rozpoznali, bo stary, jakbyś dostał w jeden dzień 1000 wiadomości, że cię ludzie zabiją, to by to trochę siadło ci na psychice, więc... Więc na razie no, praktycznie nie wychodzę z domu. A zajmujesz się czymś? Nie wiem, pracujesz może? Nie jestem w stanie psychicznym teraz pracować. Zwróciłem się do psychiatry, żeby wziąć leki. Tam pożyczyłem od jakiegoś znajomego leki na uspokojenie, który też bierze na receptę i po prostu na razie siedzę na tych lekach, bo inaczej się po prostu cały trzęsę z nerwów, bo wyobraź sobie, stary, że spełniasz marzenia, już jesteś w punkcie, w którym zawsze marzyłeś być i nagle, stary, jesteś przestępcą, jesteś gościem, który rzekomo się znęca nad niepełnosprawnym. Ludzie chcą cię zabić, no stary, życie mi się załamało w jednym momencie. Jesteśmy pod kościołem i tutaj jest błoto. Słuchaj, twoje zadanie, musisz wytarzać się w błocie i później pójść do Biedronki. Wiesz, jak to potraktowałem? Ja po prostu zrozumiałem swój błąd. Bo ja robiąc to, co robiłem, wydawało mi się to dobre, wydawało mi się, że ja nie szkodzę nikomu, a zrozumiałem, że ja faktycznie mogę szkodzić komuś tym, co ja robię, tym, że po prostu gram w tak zwany w tym serialu.
i po prostu dlatego chce się zmienić, chce zmienić swoją sylwetkę, chce się zająć barberingiem, chce nie być szkodliwy, a raczej dawać przykład innym. Ja jedynie przepraszam wszystkich, że brałem udział. Nawet nie chodzi o odcinek, w ogóle w każdym filmie tamarzysty.